A dzień dobry. To jest ten airspace, który wczoraj ogrywałem, ten dźwięk dziwny silnika, który tam się objawiał. Taki, ktoś to fajnie określił, że Indianin w bagażniku. No, dokładnie taki dźwięk to mi się wydaje, no bo lepiej tego dźwięku nie można określić. Któryś z widzów to określił, że jakoś jakby Indianin w bagażniku siedział. Słuchajcie, nie ukrywam. Myślałem, że to gdzieś z układu, wiecie, napędu, mikro, paska, coś tam, alternator, nie wiem, sprężarka klimatyzacji. Zdjąłem pasek, tak jak tam mówiłem chyba wczoraj. Zdjąłem pasek. Dźwięk dalej był. Wysłałem tam link do znajomego, coś tam, który tam obligował się, że tam coś pomoże i tak dalej. Napisywał mi takich rzeczy trochę dziwnych. No ale wiecie, no nie był tu na miejscu, nie słyszał tego tak dokładnie jak ja. Dzisiaj rano zadzwonił do mnie znajomy, który nie jest mechanikiem z zawodu. Chyba, bo nie wiem, jaką tam szkołę on w sumie skończył. Jest tam pracownikiem w takich, no nieważne gdzie on pracuje tam. Nie będę mówił, bo zaraz tam się hejt posypie czy coś takiego. Gdzieś tam, wiecie, bo on ma też renówkę i tam sam przy niej dłubie, amatorsko sobie to coś tam naprawia, coś tam czasami tu przyjeżdża, czasami z podnośnika skorzystać, także ja tam mu udostępniam, jak mam wolny czas i tak dalej. No nieistotne. Zadzwonił do mnie znajomy i słuchaj, mówi, ja takie coś widziałem gdzieś, słyszałem, to i sprawdź to i to i to. I słuchajcie, on mnie nakierował, bo ja tak chciałem katalogowo, kurde, wiecie, tak jak wszyscy pisali w komentarzach, nie? Alternator, pompa wody, coś tam, rozrząd i tak dalej, nie? Gówno prawda się okazało, bo ja też w tym kierunku szedłem i źle szedłem. I ten znajomy mi przesłał linka do takiego tematu. Może nie będę mówił, a może powiem. Powiem wam tak, przesłał mi linka do kanału garaż pod chmurką, coś takiego, naprawa pod chmurką. Jakoś tak, już nie pamiętam. Facet tam ogólnie ma 10 tysięcy subskrybentów. I też taki przypadek miał, tylko miał troszeczkę inny dźwięk, ale sugerował, żeby tam na tym filmie, żeby zająć się odmą. Myślę, kurde, odma. Taki dźwięk. No ale mówię, kurde, coś w tym może być, nie? Po co to rozbierać dalej, rozrząd i szukać? Zresztą ten znajomy tu przyjechał do mnie na chwilę. Tam razem pokminiliśmy, coś tam pomyśleliśmy nad tym tematem. On mu pojechał i słuchajcie, jaka sytuacja? Ja mówię, odma, dobra, no zobaczymy, przecież no prosta sprawa. Odkręcić korę koleju, nie? I tu zaskoczenie. No bo wiecie, jak odkręca się korę koleju, to powinno być albo neutralnie, albo lekkie nadciśnienie. Lekkie nadciśnienie, bo jak jest duże nadciśnienie, no to wiadomo, że coś nie tak z odmą, albo nawet z silnikiem, już przedmuch ma za duże, tak? Ku mojemu zaskoczeniu odkręciłem korek w lewo. Chciałem go podnieść, czy zdjąć, wiecie, na pracującym silniku. Ni cholery, przyssany. Podciśnienie w korbie jak skurczybyk. Żeby podnieść ten korek, bardzo dużo siły trzeba użyć. Słuchajcie, podnoszę korek, cisza, dźwięk znika. I wiecie, na jednym przewodzie od cewki zapłonowej była taka izolacja, dobrze, że była dobrze zawinięta, bo prawie ją wciągło do środka silnika. Na szczęście się nie urwała, na moje szczęście. Przytykam ręką, no zasysa rękę. No jak, podciśnienie? W układzie korbowym, nie? No ale dobra, zakręcam korek. Chwila, moment, sekunda, dźwięk wraca. Znowu Indianin jest, nie? Mówię, no kurwa, no wyjmę bagnet, nie? Bo to, wiecie, też jest drugi punkt taki, gdzie można dostarczyć powietrza więcej do korby, nie? Do układu, do skrzyni korbowej, jakby to wytłumaczyć, nie? Kurwa, wyciągam bagnet, kurwa, Indianin cichnie. Czyli ten dźwięk, ja mówię w sensie Indianin, tak? Mi to jeden widz fajnie określił, że to Indianin w bagażniku. Kurwa, mówię, no co jest grane, nie? No i zaczęła się rozkmina. Mówię, nie w tym kierunku myślałem, nie? Tak jak jak wszyscy zresztą komentujący wczoraj, nie? Nie w tym kierunku myślałem. No i co? Zaczęło się. Zaglądanie, kolektor ssący do góry i tak dalej.
bo też tam inny znajomy obejrzał, że odma, tak, że zatkana i tak dalej. No zatkana, dobrze, to jak zatkana nadciśnienie, nie? Tylko, że tu jest układ taki, bo wiecie, czasami jest odma przed przepustnicą, a czasami za przepustnicą, nie? Tu jest akurat ten układ, że jest za przepustnicą, czyli co? Jak to się fachowo nazywało, żebyście mnie nie zhejtowali? Zawór odmy, chyba, nie? Bo generalnie inaczej, zdjąłem ten kolektor z sący, znaczy tam jest separator w tym kolektorze, zdjąłem tam, wylało się kupę oleju, mówię bingo, gdzieś tam oleju nachlapał się przez te 20 lat, nie? Składam gówno, dalej jest Indianin, nie? No i jest takie coś. Tutaj. To jest wpinane tutaj do kolektora ssącego, a tu jest wyjście z dekla jakby do odmy. Że tutaj, wiecie, idą te takie, jakby to określić, kurde, niepotrzebne gazy tam ze skrzyni korbowej i tu powinny być wciągane do kolektora ssącego, nie? Żeby, wiadomo, tą mgiełkę olejową dopalić tam delikatnie, nie? No i kurczę, posprawdzałem, ściągnąłem raz ten kolektor, drugi raz. Potem ściągnąłem tą taką nadstawkę, bo słuchajcie, tu taka nadstawka przychodzi. Zaraz wam pokażę. Moment. No oczywiście. Ona przychodzi pod, bo to jest scenik 2 litry benzyna. Ona przychodzi tu na, jakby na głowicę. Tu jest wyjście gazów, nie? Tam w bloku są kanały, znaczy w głowicy w sumie, tam przez ten dekiel. I to ma teoretycznie tu wychodzić do odmy, nie? Ten kruciec taki jest, ale to ja nie wiem po co on jest, ale tak właśnie jest w nich, że ten kruciec jest po prostu tak zaślepiony, nie? I to nikt nie wie dlaczego tak jest. No dobra, nieistotne. Co chciałem powiedzieć dalej? Wylałem ten olej, złożyłem, Indianina nie ma. Ale podciśnienie w układzie korbowym dalej jest, czyli korek mi zasysa, nie? No i mówię, ten zawór teraz właśnie, to niby jednokierunkowy jest, ale to tak ciężko określić, bo on reguluje jakby, jak robi się wam nadciśnienie w skrzyni korbowej, naciska membranę, która się otwiera i podaje to jakby do kolektora ssącego. A teoretycznie powinno być tu zamknięte, kolektor ssący nie powinien ciągnąć, a on ciągnął cały czas, do tego stopnia, że aż tu wąż zaginało. Takie podciśnienie było. Nie, ten samochód nie głupiał nawet, on jeździł. W środku jest membrana, nie? Mówię, żeby się upewnić, no to rozłupałem sobie to, nie? Tu jest sprężynka, membrana. Tak to wygląda i teraz tak. Wyciągamy membranę, która reguluje tym ustrojstwem i patrzcie na to. Rozdarta. Czyli ona w ogóle nie funkcjonuje. Nie regulowała tego, dlatego cały czas powietrze zasysane przez kolektor ssący ciągnęło maksymalną ilość ze skrzyni korbowej jakby. Tak ciągnął kolektor ssący, ten zawór nie działał, nie domykał tego i powodowało to właśnie podciśnienie w skrzyni korbowej, co nie? Takie istotne. No nie wiem, czy wy to zrozumiecie. Jak nie, to zapraszam na wykład do profesora Chrisa, co to jest odma i jak działa. No. Także takie coś. Taka membrana rozdarta i tyle kurwa kombinowania, szukania. Także niestety, albo istety, że żaden, dla klienta stety, żaden rozrząd, żaden tam temat, kurde, z pompą wody, tylko właśnie ta pieprzona odba to wszystko robiła. I mówię, pod ciśnieniem, kolega mnie nakierował z tym dźwiękiem i wyszło na to, że jednak podciśnienie jest, kurde, bardzo duże podciśnienie. Jestem zdziwiony, że naprawdę, jak zatykacie to ręką, zatykałem ten korek ręką, jak pracował silnik, to normalnie czuć było, jak rękę chce wciągnąć do środka. Także bardzo duże podciśnienie było właśnie przez ten uszkodzony właśnie zawór, jakby, nie, tej odmy. Także no, nie wiem, czy to merytoryczny odcinek, czy chaotyczny, ale inaczej tego nie potrafię przedstawić, także no, resztę się musicie doczytać, to oglądać gdzie indziej.
Ja mówię, jak mówię. Wykładowcą nie jestem. Także dzięki dla Was za wsparcie, za komentarze. No ale wyszło, jak wyszło, że ten mój znajomy, ten mój kolega, też widz kanału, zareagował i zmienił kierunek mój myślenia, co nie? Całkowicie. No i tyle. No, to na razie. Cześć.